Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Klintel, płyn do szyb. Wiesz co, długo z tym zawodnikiem miałem zgrzyt. Z tego względu, że pachnie fenomenalnie przy pracy. Z butli gdzieś tam się pojawia bimberek. Teraz tak, jakość czyszczenia. No, skurczybyk odparowuje pięknie. Nie smuży w ogóle. Minus produktu. Bardzo tępy. Ja go bo na początku myślałem, kurde, podobny bardzo do Detailer's Magic. No nie. Tamten jednak, kurczę, poślizg. I to, co zostawia po sobie, no to temu brakuje właśnie. Poślizgu. Strasznie tępy. Domywanie. We wnętrzu próbowałem usunąć glikol i trzeba go naprawdę dużo. W ogóle trzeba go dużo, bo on stawia szybko, szybciutko odparowuje. Trzeba go dużo. I tak, rozprowadzasz go grubo. On tak jakby się troszeczkę rozwarstwiał, jakby miał hydrofobowość, tak dziwnie, i później lecisz dopiero tak konkretnie. Można powiedzieć, że rozprowadzasz dużą ilość i tarci. I on w pewnym momencie będzie fajnie zbierał. No. Znaczy osobiście dla mnie ten zawodnik to jest taki szybki skurczybyk do odświeżenia. Naprawdę. To robi obłędnie. Rewelacyjnie. W dalszej części
Bo nawet nie wiem, jak się zachowa, bo jeszcze nie badałem. Naprawdę nie badałem, jak to wyjdzie, z tego względu, że mam go za mało i będę chciał sprawdzić go na wazelinie, ale czuję, że zrobi to dobrze, bo glikol stawiał w pewnym momencie opór, tak jakby go nie brał i później dopiero go zaczynał. On tak dziwnie się nim pracuje troszeczkę, jeżeli chodzi o tłuste zabrudzenia. Do szybkiego odświeżenia jest bomba. Naprawdę, duża ilość. Mikrofibra moja ulubiona ze Fixa i rewelacja. Odparowuje, nic po sobie nie zostawia. Kompletnie nic. Czy produkt jest fajny? Fajny. Naprawdę fajny. Nie wiem, nie znam ceny. Nie znam ceny, nie wiem ile kosztuje. Bardzo przyjemny. I żeby miał jeszcze ten poślizg taki, kurczę, przyjemniejszy, to już by był idealny, można powiedzieć. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Wrzucę go na szybę, która stoi tam pod płotem. Umyję ją. Zarzucę wazelinę techniczną i zobaczymy, jak sobie poradzić z wazeliną techniczną. I tam, przy tej szybie, postaram się kilka słówek jeszcze ogarnąć, jeżeli chodzi o takie mega tłuste zabrudzenie. Hej! Jak widzisz, po zabiegu. Jeżeli chodzi o płyn, słuchaj,
Spoko, spoko. Bardzo fajnie poradził sobie z wazeliną techniczną, z glikolem w aucie. Aż tak cudownie nie ma, z tego względu, że no to jest troszeczkę inny syfek. Tutaj mamy wazelinę techniczną, można powiedzieć czystą taką, kurczę, a w aucie to się miesza z brudem, ze wszystkim, co jest możliwe, więc tutaj... A czy gdzie niegdzie jeszcze zostało, ja tu widzę, ale tu nie o to chodzi, kurczę, bo tu są rysy. Tu chodzi o to, że wybrał ładnie właśnie z zarysowań. Bo z gładkiej szyby to tak naprawdę po dłuższym czasie to docieraniu to bym, można powiedzieć, praktycznie zebrał tą wazelinę. Chodzi o wybieranie właśnie zakamarków. Jak ja widzę ten płyn? Płyn jest zajebiaszczy, jeżeli chodzi o szybkie akcje. Umyłeś auto i szybko przetrzeć. Bomba z wodą, rewelacja z tego względu, że płyn szybko wysycha, lubi wodę. Z wodą fajnie się miesza, wtedy jest lepsza płynność jazdy mikrofibrą, powiedzmy, po szybie. Czego mi brakuje? Właśnie tej płynności, tego poślizgu. On jest bardzo suchy i tak jak tutaj z wazeliną techniczną musiałem skurczybyka dać dwa razy tyle. I dlatego na szybę, a później na papier. Czy płyn jest fajny? Tak, fajny. Fajny, bo patrzyłem cenę. 5 litrów chyba 50 parę złotych z tego, co ostatnio patrzyłem, więc tutaj cena do jakości jest spoko. Z butli ciągnie troszeczkę bimberkiem, ale podczas pracy czuć taki cytrusowy zapach. Ogólnie cena do jakości moim zdaniem jest naprawdę fajnie, bardzo przyjemnie. Jest to na szybkie akcje. A, jeszcze jedna rzecz. Bardziej fajnie będzie właśnie po myciu auta, bo lubi się z wodą. Ta woda dodaje takiego poślizgu, kurczę. Także tutaj... Nie wiem, wiesz co, nie rozcieńczałem go. Być może, że jakbym pół na pół z wodą, byłoby może i trochę lepiej. Nie byłoby tak sucho. Ale kurczę, nie będę mieszał. Myślę, że jest to gotowy produkt, nie ma co kombinować. Tutaj na myjni, tudzież w domciu, tak jak ja, jeżeli będziesz chciał sobie szybko przetrzeć szybę, naprawdę zrobi to bardzo skutecznie, odparuje bez mazów. Także bardzo fajny, przyjemny płyn do szyb. No dobra, z mojej strony to wszystko. Tak naprawdę, kurczę, z płynami jest ciężko, bo to musi się trafić konkret zawodnik. No tutaj akurat troszeczkę w Mańku, troszeczkę na Audi. Ogólnie jestem zadowolony. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!